Dzień dobry, witam bardzo mocno. Spider-Man będzie szykał. Rozmowa z Lady Cooper z zamianą tekstu Szukał rozmowy. Sygnału. Miles, pan Atlas już jest. Kiedy wiem, że jest, no. Najpierw znajdę panią Ferguson! Niedługo tam będę! Właśnie rozdaję podania o stypendium. No i kurde. Weźmiesz też dla mnie? Zrobię coś lepszego. Wysłałam ci link. Dzięki. Powodzenia i pośpiesz się. Siema, Miles. Co tam, Ganki? Coś pilnego? O, tak. Jest ze mną pan Atlas. Powiedziałem mu, że nie przyszedłeś na targi, bo kolidują z moim wolontariatem, więc chcę porozmawiać przez telefon. Masz chwilę? Dzięki, Ganki, ale to raczej nie jest najlepsza pora. Mam go na linii, panie Atlas. Wiem, że śpieszy się pan na samolot. Ganki! Cześć, Miles. Tak. Dzień dobry. Szepczesz? Dzwonię nie w porę? Nie. Wszystko w porządku. Damy radę. Świetnie. Podobno jesteś zainteresowany technologią muzyczną. No, to opowiedz mi o sobie. Jakie masz hobby? Hobby? Zajmowałem się produkcją muzyki. Ale ostatnio trudno mi znaleźć czas. Ganki puścił mi twoje kompozycje. Są niezłe. Zwłaszcza utwór Rozbujany. Utwór Rozbujany. Już mówię. Któregoś dnia tak się bujałem i rozmyślałem, no i tak jakoś samo wyszło. Ciekawe. A powiedz mi, co jest dla ciebie ważne w życiu? Pomaganie ludziom w potrzebie, odpowiedzialność, uczciwość, bycie oparciem dla innych. Bardzo ciekawe. I na koniec, dlaczego powinniśmy cię przyjąć do naszej szkoły? Bo się nie poddaję. No i staram się postępować właściwie. Ale ty jesteś dobry. Nie zawiodę was. Fascynujące. Dobrze, Miles. Dziękuję za rozmowę. To już będzie wszystko. Dziękuję. Podać panu e-mail na wszelki wypadek, czy... To mogło pójść lepiej. No ale... Zdążę jeszcze wrócić do szkoły i pogadać z panem Atlasem. I wszystko wyjaśnić. Nie przejdę przez to okno? Aha. Czemu oni ją tam więżą, kurwa? No wszystkich dobra. Załatwiłem? Skoro mamy ich już z głowy, zobaczmy, dokąd prowadzi ten sygnał. No przecież widzę, dokąd prowadzi sygnał, kurwa. Sygnał prowadzi do... magazynu? To może tu jest? Tam jest. Ta szyba wygląda na kruchą. Nie chcesz się... Już dobrze. Jest pani cała? Dobry jestem, co? Jest. Ale co to są za ludzie? Skąd wiedzą, że pracuję dla Rent? Lepiej pomyślmy o tym, jak się stąd wydostaniemy. Dokładnie tak zróbmy. Ale skąd wiecie o tym, że ja tu kurwa jestem? Przecież nikt mnie nie zobaczył. To już kończę z nimi. O kurwa. Przez ciebie zawalimy akcję, pojedynka. Wasza akcja to zwykłe porwanie. Jak niby miałem to zignorować? Strzelam! Jest. No i rozjebani, kurwa.
Chociaż mało miałem energii, ale udało się. Niewiarygodne. Pokonałeś ich całkiem sam? Oczywiście, taka że tak. Już moja praca. Gotowa? Czy ty zamierzasz wziąć mnie na ręce? Jasne, już to kiedyś robiłem. Mimo wszystko proszę o zapewnienie, że jeśli na ciebie zwymiotuję, to mnie nie pozwiesz. Dobrze zapewniam panią, tylko niech mnie pani uprzedzi. I hop, i jestem już na miejscu. Dzięki Spider-Manowi nasza ukochana nauczycielka, pani Ferguson, wróciła... Cześć, to ja, Miles Morales. ...i zdrowa. Czy możecie... A teraz widać pod tym, że on jest czarny, nie? Mam zaszczyt ogłosić Spider-Mana oficjalnym bohaterem Brooklyn Visions. Jesteś tu zawsze mile widziany, Spider-Manie. Dzięki. A teraz na dziedziniec. Czeka nas demonstracja i pokaz robotów. No i fajnie, ale ja stypendium już nie dostanę raczej, co? Jak poszła rozmowa? Jakoś. Jakoś to nie najgorzej, nie zadręczę się. Cześć, Miles. Doceniam twoją determinację, ale wiem, że byłeś zajęty czymś innym. Pan Sinclair bardzo mi cię zachwalał, dyrektor Evans też. Więc zróbmy to porządnie, spotkajmy się na kampusie, osobiście. Przecież mu dobrze tam powiedziałem, już nie pierdolcie. W babce jest kilka zgłoszeń z kampusu BV. Pomyślałem, że do ciebie zadzwonię. No i fajnie. No tak, mogę zamienić Spider-Manów. A, bo jest jeszcze bal absolwentów. No to kurwa... O, kurde, no ktoś właśnie... Przepraszam, zaraz wracam. O co chodzi z balem absolwentów? Chyba przyda ci się pajęcza pomoc. Tak, wszystko już zaplanowałem. Wskazówki, ekrany, grafiki, ludzi... O chuj ci chodzi. Wszystko musi być idealnie. Wo, spoko, jasne. Możesz mówić trochę wolniej? Co się stało? Okej. Chcę zaprosić kogoś na bal, ale to ktoś wyjątkowy. Kwiaty ani czekoladki by nie wystarczyły. To co potrzebne jest? Mam ekrany i chcę na nich wyświetlić wiadomość, ale z generatora nici. Gość, który mi go wypożyczył, nie odbiera. Dałem się wrobić. Chyba dam radę. Dzięki. Wziąłem generator z wypożyczalni Reynoldsa. Wyślę ci adres. Dobra. Generatory chodzą za niezłą kasę. Ten jest nasz, rozumiesz? Ja pierdolę, jakie to są abstrakcyjne te rzeczy. Normalna transakcja. Zrobimy Spider-Mana! Tak to się robi, kurwa. Co się starasz, skoro przyjdziesz? Ła! To mamy ich z głowy. Sprawdźmy, co ze sprzedawcą. No jest sprzedawca i żyje i działa. No co, zjebał się ten... Dzięki, Spidey. Nie ma sprawy. Jeden z pana klientów wciąż czeka na generator. Już wiem, skąd to opóźnienie. Tak, właśnie. Chciałbym go dostarczyć, ale ci idioci go zmasakrowali. No i co ja mam z tym zrobić? Jeśli go naprawię, to w kilka tygodni. Mógłbyś przekazać złe wieści? Jasne. Lepiej przekażę złe wieści Vijayowi. Powiedz, że masz dobre wieści. Raczej... jakieś wieści. Generator wysiadł. Czekaj. Okej. Mam inny pomysł, tylko... wróć tutaj. Coś mi przyszło do głowy. O
Gdzie on jest? Teraz jest tutaj. Skąd miałem wiedzieć, gdzie jesteś? Generator nie działa. Może Bivi ma jakieś zapasowe. Wiem, że na dachu są jakieś generatory, ale mają zbyt dużą moc jak na mój sprzęt. Wywaliłoby korki. Chyba że znajdziemy coś o mniejszej mocy. Powinienem być w stanie wykryć niskie napięcie. A twoje elektryczne moce wypełniłyby braki. Teoretycznie. Będzie zabawa. I to elektryzująca. Mam znajomego, którego by to rozbawiło. Aj, źle. Czy to jest generator niskiego napięcia? Znalazłem generator, ale jest nieaktywny. Widzisz? Powinien się nadać. Możesz go potraktować swoją iskrą? Jest odpowiednie napięcie. Trzeba jeszcze tylko poprowadzić prąd na dół. Jak to zrobić? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Może połączę te przekaźniki mocy. Zdaje się, że prąd przepływa po starym obwodzie. Dobra, i gdzie dalej? Powinienem pójść na inżynierię elektryczną. No i dobra, gdzie dalej? Bardzo ci dziękuję. O, może powinieneś się nazwać... No jak? Wielki elektropająk. Dzięki. Ja pierdolę, jakie żenujące. O, właśnie dostałem wiadomość. Już idzie. A, nie odchodź jeszcze. Wciąż możesz mi się przydać. Schowaj się! Widzisz, do mnie pisze. Co? Tablica? O, Widzisz, co ty kombinujesz? No, ja już wiem, co Widzisz kombinuje. Chce cię dobrać do spodenek. Jak on tam zejdzie? Chwila. To jest to równanie, z którym pomógł mi na naszej pierwszej randce. Sesja naukowa. Wspólna nauka? Psst, Spider-Manie, to pierwsza wskazówka. Obrócisz ją? Okej, chyba mam iść w tę stronę. No idź, idź. A to co? O, na tym filmie po raz pierwszy się pocałowaliśmy. Aparat, balsam do ust i w ogóle. Ale to i tak był najlepszy pocałunek w życiu. Spider-Manie! Plakat! No co z nim? Pociągnąć? O! Widzisz, musi być na dziedzińcu. Boże, jakie to piękne! Usiądź i przygotuj sobie popcorn. Boże! Widzisz? Och, nie! Wiedziałem, że to wszystko twoja sprawka. Zawsze wiedziałem, że jesteś wyjątkowym chłopakiem. I mam szczęście, że moim. Kocham cię, Lukas. Jak to mawiał święty ty... Lukas, ręką chuja nie osukas. Czy ty... Nie, czy ty wyjdziesz ze mnie? Chodźmy? Czekaj. O nie. Muszę coś na to poradzić. Tylko co? Użyjmy łańcucha błyskawic. Chodźmy na bal? O, Vijay, no jasne. Jednakowe cekinowe marynarki? No raczej. Wzruszające. Było blisko.
Było blisko. Normalnie by się nie zgodził wtedy, nie? Bo nie wiedziałby. Home? O co chodzi? Jaki home? Zejdź, żebym ci porządnie podziękował! Zejdź, żebym się przylansował przy tobie, kurwa, raczej. Znasz Spidermana? Dziękuję, że mi z tym pomogłeś. O kurde! Wciągnąłeś w to Spidermana? Najlepszy dzień w życiu! Dla miłości wszystko, chłopaki. Bądźcie szczęśliwi i udanego balu! Wielki psikus, tutaj w chuj tego jest. Dobra, robimy kurwa te misje. O porwaniu Lansa. Ten Lens? On może być wszędzie! Kto go zgarnął? Nie mam pojęcia, ale tylko ty możesz go znaleźć. Miałem w tym tygodniu grubsze akcje. Wchodzę w to. Co tu się dzieje? No dobra. Czego wy chcecie, gnojki? Wszystko gra? Lance został porwany przez Midtown. Kim jest kurwa Lance? Czy wy przypadkiem nie macie jutro z nimi jakiejś ważnej potyczki? A, okej. Okay. Pewnie... O to chodzi. Koszykówka, co? Patrz, tu wszystko wyjaśni. Travis Trujillo. Jeśli ty czytasz, to pewnie jesteś jakimś niedoszłym naukowcem z BV, ale jak chcesz odzyskać Lansa, musisz rozwiązać zagadkę na poziomie szkoły Midtown High, ale jeśli się nie uda, nic się nie martw, sprawdzimy się świetnie, przed wszystkim wpadnie. Przed wszystkimi wypadnie. Że świetnie przedwimy. Pierwsza wskazówka łódź odpłynęła. Wróci za stery, rozwiąże naukowe zagadki T. RJ. Chodzi zapewne o budynek Stewarta, ale na dach nie wejdziemy. Czy wszystko jasne? Tak, rozejrzę się. Ten RJ. I po co ja byłem dla niego mi? Zaraz, budynek Stewarta? Ciekawe, dlaczego ci z Midtown zabrali tam Lensa? Już to znalazłeś? Nie zupełnie, ale muszę wiedzieć. Dlaczego budynek Stewarta? W zeszłym roku dzieciak z Vivi wygrał w konkursie robotyki na tamtejszym wydziale. Midtown przegrał. Ci z Midtown chyba bardzo się o to wkurzyli. No chyba jestem tutaj, dobra. Wkurą się bardziej, jak odzyskamy Lensa. The light always reveals the truth. Okay. Żeby znaleźć Lensa, muszę jakoś skierować światło ultrafioletowe na mural. Ekstra. Ta stara skrzynia chyba się nie obrazi, jak ją trochę stuknę. No i co teraz? Wiadomość. Wiedziałem. Bipok, artist or prisoner. My wieloetniczni artyści razem się trzymamy i Alla Banda wszyscy dobrze znamy. Alla Band together. Wieloetniczni artyści. Hayley zna się na sztuce. Zadzwonię do niej. Słyszałam, że szukasz Lensa. Znalazłeś go? Jeszcze nie. Nie do końca. Midtown nie ułatwia sprawy. Potrzebuję twojej pomocy. Wysyłam ci fotkę. Wieloetniczni artyści trzymają się razem. Na rogu Rodniej III jest kilka wieloetnicznych murali. Tylko nie wiem, o co chodzi z Alabandem. Dzięki, Hayley. Mam u ciebie dług. Wystarczy, że podziękowałeś, ale zawsze chętnie kopię na kawę. Jasne. Tu też, kurwa, jakieś lasery. Murali. Któryś musi zawierać ukrytą wiadomość. Jak tam idzie? Niedługo znajdę Lensa. Chyba. Midtown zostawiło ukryte wiadomości w miejskich muralach. Jestem na rogu Rodni i Trzeciej. Szukam kolejnej wskazówki. Tam, gdzie obraz Andersa Alabanda? Alabanda? Midtown wspomniało o nim we wskazówce. Kto to? Genialny artysta z Bibi, który został badaczem w paryskim Muzee de la Vie. Może nam zazdroszczą, bo nie mają takiego absolwenta. No przesuń się, kurwa.
Konkurencja jest twarda, a twoja strategia szwankuje. Mistrz regionu szachy wkrótce zatriumfuje. Hej, Hayley, kolejna wskazówka. Wysłałem zdjęcie. Mistrz regionu. Jeśli chodzi o kolejny mural, sprawdź w północnym Williamsburgu. Vivi i Midtown nie grały tam w zeszłym tygodniu w szachy? Tak. Na zawodach regionalnych. Był pat. Aha! Dlatego Midtown jest tak rozgoryczony. Sprawdzę to. Dwa murale tym razem? Kurde. Midtown serio. Niesamowite trudne zagadki, co? Dobrze, że Brooklyn Bridges ma po swojej stronie Spidermana. Mhm. Kurde. Skąd oni wytrzasnęli ten sprzęt? To naprawdę imponujące. Naprawdę niedorzecznie imponujące. No trochę dużo tego sprzętu. Czy tu chodzi o Main Street? Co druga ulica to Main Street? Mam za mało szczegółów. Zaraz. Czemu druga się nie zapaliła? Na czemu miała się kurwa zapalić? Dawaj czerwoną ścieżkę teraz. Czerwone i niebieskie flagi? Może są dwie ścieżki. No nie, naprawdę? Czyli są dwie ścieżki. Jedno trzeba Midtown przyznać. Mają rozmach, skurwysyny. Musi być adres. No. Wreszcie. Okej, zobaczmy. Main Street 1121. To tam muszą ukrywać Lensa. Chyba znalazłem Lensa! Main Street 1121! Wiedziałam, że dasz radę. Ktoś mówił, że to będzie na dachu, kurwa? Lens? Jesteś tu, stary? Może jest tutaj. Lew, Lens. Czas wracać do domu. Jeden z was to na pewno RJ. Spider-Man? To nie fair! Brooklyn Visions oszukuje! O, Spider-Man? Widać, ci z Brooklyn Visions sami nie dali rady. No właśnie, i potem będzie taka gadka, kurwa. Dzięki za tę całą zabawę, ale muszę go odprowadzić do domu. Jak? Wracam już. Razem z puchatym przyjacielem. Las, znalazłeś go. Nic mu nie jest? Skrzywdzili go? Chyba nic mu się nie stało. Trzymali go w trochę zakurzonym garażu. Przyda mu się kąpiel. Wracaj szybko, czekamy na niego. Nie mów mi, czy mam wracać, kurwa, szybko, czy wolno, kurwa. Sam sobie zdecyduję. Lens wrócił. Znalazłeś go! No pewnie, że go znalazłem. Lens! Spider-Man go sprowadził. No jasne, że Spider-Man, bo jestem najlepszy, kurwa. Brawo, Spider-Manie! Dzięki za odbicie Lensa. Idealnie na mecz. No i fantastycznie. Ukończono. Właśnie awans. Chciałem zobaczyć na awansie, bo trochę rzeczy już mogę. Mam 8 umiejętności. To takie ogólne. Zróbmy to. A tu jest co, jadowity skok.
No i dobra. Co to kurwa jest? Co to było? Aha. Zaginiony dron na godzinie... nie wiadomo której. Nie będzie trudno go znaleźć. Ma chyba w środku chip, który można namierzyć. Tak, tylko że... Przepraszam, zaraz wracam. Dobra, dobra. Światła, kamera, akcja. Co tu chcecie? Ode hej, mnie. Ponoć zabawkowy dron ci się zgubił. Zgubił się, ale to nie zabawka. Nagrywałam nim materiał na zaliczenie projektu. Sama bym go szukała, ale straciłam łączność na X 100 metrów i Y 40. Północno-wschodni budynek. Pomożesz? Termin mamy na piątek. Ja pierdolę, ile ci studenci. Ej, wiedziałeś? Kręcę się tu i tam. Słyszę to i owo. Jak to Spider-Man? A. Nasze studenci, ci uczniowie liceum. Robisz. Ile oni mają tu kurwa problemów? Pewnie utknął na dachu. Sprawdź wysoki budynek w północno-wschodniej części. Nie mów, co ja mam kurwa sprawdzać. Ten dron na pewno gdzieś tu jest. Muszę wrócić na górę. No i jest. Jest. No porządne dronisko. Hej. Dane są uszkodzone. Nie mogę włączyć kamery, ale dron się restartuje. Tak myślałam. Dzięki. No, skoro tam jesteś, może cyknąłbyś dla nas fotkę kampusu? Chyba da się zrobić. Potrzebne nam ujęcie łącznika z dachu. Dasz radę? Gdzie jest łącznik z dachu? Dość szczegółowo opisała, gdzie mam zrobić zdjęcie. Potrzebuję innego ujęcia. O to chodziło? Nie. No jest. Świetnie! Co za kompozycja! Patrzcie, doczytują się tam drzewka. Hop. Masz niezłe oko. Cykniesz jeszcze kilka? No czego mam zrobić? Zdjęcie z dwóch pozostałych wysokich budynków przy kampusie da radę. Okej. Dostać się do wysokich budynków, cyknąć parę fotek. Da się zrobić. Kurwa, nie to. Świetne ujęcie dziedzińca. Ekstra miejscówka na żarcie. Wszystkim się to spodoba. Mhm, nie. Z tego budynku są. Kurwa. No i dobrze, są trzy zdjęcia, są. Ten projekt to część filmu rekrutacyjnego do klubu fanów filmów? Jeśli ta fotka nie zrobi wrażenia na nowych, to nie wiem, co zrobi. Dobra, dalej. Co dalej? Potrzebni nam studenci zajmują. Ja pierdolę. No, ze trzy ujęcia i finito. Chcemy nagrać drużynę sportową, klub droniarzy i szklarnię. No gdzie oni kurwa są niby wszyscy? Gdzie jest drużyna kurwa e-sportowa, klub droniarzy i szklarnia? To nie jest szklarnia. Pojebie mi zaraz. Kurwa, nie tak. To była szklarnia. Nie, to była drużyna sportu. Aha, tam są tam, dobra. Ja sama nie gram. Dobra.
pewnie ci. Dobra, są droniarze. O, niezłe ujęcie dronów w akcji. Świetnie uchwyciłeś ich ruch. No, zajebiście uchwyciłem. Super, kurwa, uchwyciłem. Dobra, mam wszystko. Świetnie. Szklarnia razem z gołębiami. Jedna z moich ulubionych miejscówek w kampusie. Lubię towarzystwo roślin. Hej, kiedy byłeś na górze, ja majstrowałam przy No i co, kurwa, wymajstrowałaś? Kamera nie działa, ale przynajmniej lata. I jeszcze jedno. Ostatnia prośba, słowo. Ja pierdolę. Mógłbyś śmignąć przez kampus w jednym ciągłym ujęciu z góry? Spotkajmy się na dachu, tam zaczniesz przelot. No dobra, ogarnę jakieś nagranie. Ale oni są chuj... Jak ja nienawidzę, jak w taki pretensjonalny sposób mnie się wykorzystuje, no. Nie wiem, że jestem studentem też. Znaczy, no nie, właśnie nie studentem, ale... No dobra. Możesz się chusztać lub szybować. Najważniejsze, żebyś był w powietrzu. Dobra. W powietrzu, jasne. No to jazda! Ale zasuwa! O, tędy! Udało się? Ale super! Powiedzcie, że się udało. To jesteś magikiem. No jestem, kurwa. No ze skakaniem, kurwa, zwierzowców to lepiej nie żartować z tym magikiem. Styknie. Dzięki tobie mój film rekrutacyjny będzie wyjątkowy. Pewnie nie masz 10 godzin, żeby wszystko zmontować. Pewnie nie mam. Lepiej zostawię to zadanie mistrzyni kinematografii. No i zajebiście. Czy są jeszcze jakieś rzeczy na kampusie? Nie ma żadnych rzeczy na kampusie. Zajebiście. Zrobiliśmy wszystko, co trzeba było robić na kampusie. I teraz możemy zacząć być znowu Peterem Parkerem. Ale to w następnym odcinku, który będzie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Pa, pa.